Witajcie, kochani. Może dzisiaj nie wyglądam wyjściowo i w ogóle, ale już o przed piątą wstałam i jechałam już na hurtownię, a mamy sobotę. Jeszcze dzisiaj przyjechałam do pracy. Pokażę wam, co przywieźliśmy dzisiaj z hurtowni. Nie było tego dużo, ale trochę rzeczy przywiozłyśmy. No i coś wam chciałam powiedzieć. Przedwczoraj składałam vlog, to tak w ten ostatni filmik jakiś taki był taki rozświetlony albo coś tędy. I dzisiaj jak robiłam zdjęcia właśnie na Facebooka nowych rzeczy, to też było jakieś takie rozświetlone. Noż, co jest? I kurczę, bo mi się aparat zepsuł. Sprawdzałam ustawienia kamery, ustawienia aparatu. No wszystko tak jak było, a okazało się, że miałam takie ciciki z tyłu na obiektywie. No ale cóż, kolor włosów blond do czegoś zobowiązuje. Nawet jak jest farbowany. Nie no, żartuję. Dobra, pokażę wam, co przywiozłyśmy dzisiaj. Przywiozłyśmy te pantofelki. Czy pantofelki, te takie skarpetko pantofelki, ale przywiozłyśmy je w większych rozmiarach, bo te się małe, te większe się sprzedały. Za blisko chyba trzymam. No, więc przywiozłyśmy w większych rozmiarach, bo te nam się już sprzedały. Co byśmy jeszcze przywiozły? Przywiozłyśmy rajstopki, przywiozłyśmy rękawiczki. I teraz wam jeszcze pokażę. Przywiozłyśmy też czapki. Te i te. One są kolorami. Teraz jeszcze romne z tego stołka, więc są jeszcze inne kolory. Przywiozłyśmy też taki zestaw mimonek. I do tego jest komin. Bardzo takie miłe w dotyku. Potem przywiozłyśmy jeszcze takie kominy, teraz jest zapakowane, ale zdjęcia są na Facebooku, taki komin, on jest dwukolorowy i do tego jest czapka. Muszę po prostu jechać, zaraz wam powiem. Przywiozłyśmy tunele, czy jak się tam nazywa, czy to są kominy, a tamto tunele. Potem takie fajne czapki, one się tak z tyłu klepują, że tak powiem. No i kominy w różnych, przeróżnych kolorach. Aha, no wiedziałam, że coś jeszcze przywiozłyśmy. Getry. Getry takie ocieplane. Ocieplane i takie, te są ocieplane, te ocieplane. Ocieplane. Ocieplane, no. I takie zwykłe, cienkie. Szukałyśmy oczywiście wszystko producentów polskich, ewentualnie tureckich. Nie chciałyśmy rzeczy chińskich. No ale muszę wam powiedzieć, że z tym jest ciężko. Że ciężko jest znaleźć rzeczy polskie. Chociaż już jest tych producentów coraz więcej, ale na metkach gdzie nie, gdzie jeszcze Made in China, Made in China. Ja wiem teraz, czy nawet pójdziecie do H&M-u czy do Reserve, wszędzie jest Made in China, ale ja chciałam jakoś mieć u siebie polskie rzeczy. Powiedzmy, że w 99% nam się to udało, bo dzisiaj nie zauważyłam i rękawiczki nie kupiliśmy polskie. No dobra, no trudno. Powiem wam, że ruchu jakiegoś jak na sobotę nie ma, jest mały, a może dlatego, że u nas też jest handel soboty i ludzie idą na handel. Więc tak. No miejmy nadzieję, że wreszcie to się ruszy, bo poukładam w tym duże swoje nadzieje. I tak, no, pojechałyśmy przed szóstą, pojechałyśmy na te targowisko tam, na te hale. Wróciłyśmy o 9:30. Oho, przepraszam, ale chyba będzie dzisiaj ciężko. Czy coś jeszcze chciałam wam powiedzieć? Chyba nie. Chyba wszystko wam powiedziałam, co chciałam wam powiedzieć. Mili dalej kaszle, lekarstwa nie pomagają. Mam nadzieję tylko, że nie będzie tak,
że bierze tydzień lekarstwa, tyle pieniędzy na nie dałam, a okaże się, że jednak będzie potrzebować antybiotyk, no bo to przerąbane. Pokażę Wam jeszcze taką fajną, takie fajne body, bo śląskie body Wam pokazywałam, ale zobaczcie te body z tą muszką. No rewelacje z muszką i są jeszcze takie z torebką. No, i są jeszcze takie z torebką. Piękne. Bardzo mi się podobają. Dużo rzeczy mi się podoba, ale tak tych małych. Tutaj jeszcze są, to mi się też bardzo podoba. Pajacyk taki piękny jest. Tutaj potem słoniki. Tu mamy żyrafę. Dobrze, że Milagros już nie wejdzie w taką żyrafę. No, dobra. Więc co? Bardzo mi się podobają te małe rzeczy, ale ja już normę dla naszego popieprzonego państwa wykonałam. Dwójka dzieci ma. Więc jestem ciekawa, co będzie robił na nasze emerytury, jak wszyscy wyjeżdżają, ale a z drugiej strony ja na pewno nie dożyję emerytury, bo gdzie tam, jak zrobią do 60 ileś lat, to chyba na czworaka będę do pracy musiała chodzić, albo nie wiem. No, więc tak, przemyślenia na sobotę. Więc co, dobra, widzimy się znowu, nie wiem, chyba jeszcze dzisiaj, a ten, zobaczymy, co tam w domu się będzie działo. Właśnie rano przyleciałam, szybko wysiadłam z auta, po 9 kupiłam chlebek, świeże bułeczki maślane. No, tylko zapomniałam, że jest tylko pół mleka, a u nas idzie mleko dużo i okazało się, że nie ma masła. Zadzwonili do mnie i się pytali, czy mają suche te bułki jeść. Popijajcie wodą. Nie no, Kuba poleciał, kupił. I tak, dobra, kończę. Bo będę wam tu ziewać, a to jest nieładne. Dobra, to widzimy się potem. Na razie, pa pa. Witajcie kochani, dzisiaj leniwa niedziela. Nic nam się nie chce. Tu jakiś obcy mi tu wyskoczył, szlak by to nagle trafił, ale pokażę wam. Oglądałam YouTube'a. Leciłem na Instagramie. Dziewczyna dodała opis, znaczy opis, komentarz do filmu, do zdjęcia, że były coś. Nie wiem, czy były zdjęcia gofrów, czy coś tak, nie pamiętam, ale linkłam to tutaj do dziewczyny. Napisała mi, że teraz jest w Lidlu była ta gofrownica razem z sandwichem i grillem. Ja oczywiście polowałam dłuższy czas na to, nawet w Selgrosie, ale jakoś ceny nie były wyśmienite, ale powiedziała, że były po 88 zł, oczywiście w czwartek, więc pomyślałam sobie, że już na pewno u nas nie będzie. Na bank nie będzie już u nas, ale zajęło mi to, odkąd mi to napisała, zajęło mi dokładnie 3 minuty to, żeby się ubrać i jechać do Lidla i dostałam w prezencie, proszę, dostałam ten opiekacz z Lidla i byłam zaraz w Lidlu. Jestem dzisiaj oczywiście już kupiliśmy dżem, kupiliśmy śmietanę i będziemy próbować. Jezus, jestem ciekawa jak moja fryzura. Dużo osób mówi, że zależy. Ja już nie mam, zjadłam, daj gryza, już zjadłam. Dużo zależy od mocy gofrownicy, jakie wyjdą gofry. No niestety, ta ma 750, ale zobaczymy. To jest nic, bo nie dość, że będziemy dzisiaj mieć gofry na podwieczorek, to tu nam się odmraża. To tutaj, o jaka czysta szmatka. To tutaj nam się odmraża. Nie jesteśmy w przedszkolu, a tu w podwieczorku w domu nie może być. No widzisz. I będziemy mieć łososia grillowanego z ryżem i z warzywami. Wstań z tej ziemi. Więc co? Potem Wam zdam relację, jak tam nasze gofry, jak grill. Więc mam, miejmy nadzieję, oczywiście przestudiowałam dzisiaj milion przepisów na YouTubie. Wybrałam ten najlepszy i mam nadzieję, że będzie super. Więc widzimy się później. Pa, pa! Pierwsza nasza próba robimy łososia. Szczera coś tam jak pierun. Jestem ciekawa, jak ten łosoś z nami zrobi.
tu mamy jeszcze 12 minut, po jednym wkładałam. Zobaczymy, jak nasz łosoś będzie wyglądał. Pierwszą porcję już mamy, tak się zarumienił. No, wygląda na to, że będzie ok. Zobaczymy, tak, zobaczymy, jak będzie smakował. A teraz robimy gofry. Ciasto na gofry z pianką do wymieszania. A tu już postawiłam naszą, znaczy już zamieniłam płytki na gofry. Zobaczymy, jak się będzie grzało. Mieszamy i zobaczymy. Powiem tak, kochani, gofry wyszły chrupiące i wcale to nie zależy od tego, czy jaka moc jest gofrownicy. No właśnie. Ale słyszycie? To jest mój sposób na studzenie, bo słyszałam, że mają się studzić na kurde, na stojąco. Więc moje się, powiedzmy, studzą na stojąco. Produkt z Lidla uważam za super. Łosoś wyszedł, gitara na grillu, a teraz gofry wyszły też super, więc...